Mateusz, chyba taki pierwszy mecz w tym sezonie, po którym ciężko się przyczepić do waszej gry, ciężko powiedzieć coś złego, można mówić tylko w superlatywach. Do 21, do 23. Dość łatwo zdobyte 3 punkty i chyba bardzo ważne, patrząc na to, co się tam dzieje w pierwszoligowej tabeli. Na pewno bardzo ważne, bo tych punktów nam brakuje cały czas. To jest zwycięstwo po długiej przerwie od pierwszej kolejki. I na pewno niełatwe. Trzeba było naprawdę koncentrację trzymać. I do gry znajdziemy dużo, myślę, kamyczków, tego ogródka mankamentów. Ja sam sobie wrzucę bardzo dużo ich po tym meczu. Czuję, że to jeszcze nie jest to, co bym chciał. Ale cieszą punkty przede wszystkim. Cieszy to, że potrafiliśmy utrzymać koncentrację. Miejmy nadzieję, że posmakowaliśmy zwycięstw i będziemy chcieli tego jakby już teraz jak najwięcej. To jest ten pierwszy taki mecz. To był przeciwnik gdzieś tam z tej drugiej części tabeli, w naszym totalnie zasięgu. To był mecz dla 6 punktów tak naprawdę, bo to będą te ważne mecze i teraz miejmy nadzieję, że z każdym przeciwnikiem będziemy grali właśnie coraz lepiej. Potrzebowaliście tych 7 kolejek, aby się dogadać z trenerem Tanikiem? Nie. Ja z trenerem Tanikiem mamy, wydaje mi się, dogadujemy się od samego początku. To tutaj jakby nie ma... Wiadomo, że potrzebowaliśmy może trochę dłużej, może 2, 3 meczy, 4, żeby się jakby też na boisku dograć, ponieważ zaczęliśmy trochę później, zagraliśmy niezbyt dużo sparingów przed sezonem. No to już ten moment powinien być troszkę szybciej, przyszedł dopiero teraz, cieszymy się, że przyszedł i teraz tylko trzeba kontynuować dobrą grę. Teraz 2 mecze wyjazdowe, które no, mogą wyznaczyć, czy gdzieś tam do końca się będziecie bić o utrzymanie, czy może jeszcze powalczycie o 8. Wyjazdy do Nysy, no chyba faworyta całych rozgrywek i później też silny zespół i przede wszystkim bardzo daleki Ślepsk Suwałki. No tak, 2 ciężkie wyjazdy. Nysa jest bardzo groźna u siebie na sali, na wyjeździe zdarza mi się pogubić punkty, ale u siebie grają bardzo dobrze. Ale mecz jak każdy inny, podchodzimy do tego, żeby zagrać swoją dobrą siatkówkę. I z Suwałki również. No, przeciwnik tak samo dobry, ale my też nie wiem, nie uważamy, mamy potencjał na pewno, naprawdę tego nie pokazywaliśmy do tej pory, mamy z tym problem duży. Miejmy nadzieję, że to jest taki mecz przełamania. I do każdego meczu teraz po prostu podchodzimy z tym, żeby grać dobrą siatkówkę, żebyśmy my dobrze grali. Jeżeli to będzie dobrze wyglądało po naszej części boiska, to przeciwnik będzie już sprawą drugorzędną i te zwycięstwa będą przychodzić. Tyle Mateusz Piotrowski, ja tylko przypomnę, AZS Częstochowa wygrywa dzisiaj 3-0 z AGH Kraków.